Ostatnio są modne filmy na 30% postarania, więc ja pójdę o krok dalej, będzie na 5. Pozwoliłem sobie nawet już świetny unboxing zrobić, polegający na tym, że już sobie otworzyłem i zobaczyłem, czy w środku są kartofle, czy jednak rzeczywiście karta. No i okazało się, że puree dzisiaj nie będzie. Tu są jakieś tam instrukcje, wiadomo co się z nimi robi. Dodatkowy wentylator na tę kartę się zakłada od drugiej strony, żeby była lepsza wentylacja, bo to jest duża karta i potrzebuje dużo wentylacji, dużo prądu i dużo wszystkiego. Jakiś kabelek RGB chyba jeden albo nawet drugi. Podpórka jest taka, to jest metalowy ten element taki tutaj w środku, a reszta jest plastikowa, także... I taka się wydaje całkiem solidna, będzie to trzymać. No i do tego tam są jakieś kabelki właśnie RGB, bo tutaj jest taki headerek w tym, o proszę bardzo. No i sama karta to jeszcze jej nie wyciągałem. Nie wiem, czy to zrobię jedną ręką. O kurde, jeszcze zimna jest. To zaraz będzie na niej widać ten, zaraz będzie kondensat, czy jak to tam się nazywa. No, ja se to muszę, kurde, jakoś rozlipić, o. Może ja se wyjmę z wora. Oto i ona, ktoś zaraz powie, że się w kebabie chyba zatrudniłem, że takie rękawiczki. Ja po prostu monkas teraz taki siedzę, bo obracam w palcach rzecz, która jest równowartości 12 moich kwiatów punto. Więc po prostu mi się ręce pocą. Jest i ona, znaczy nie ona właściwie, to jest to słynna przejścióweczka, kurde. Upewnimy się, żeby dobrze siedziała, nie była zbytnio zgięta, wepnę ją raz. Już jak będę pewien, że wszystko jest poprzykręcane, jest już podpóreczka, wszystko jest git majonez. I dopiero wtedy ją wepnę i nie będę tego ruszać. Kupię sobie też gaśnicę, będzie stała koło komputera. Będziemy robić upgrade karty graficznej, bo na tym komputerze niestety, ale OpenTTD ma lagi trochę. Znalazłem na internecie, na forum jakieś porady, że fajna jest teraz taka karta RTX, się nazywa 8040 albo coś takiego. Tutaj jak widać komputer działa, wszystko bardzo sprawnie, płynnie, no ale niestety OpenTTD ma lagi. Tutaj mamy kartę Galaktyka, jakaś tam 8600 GT. No to ja nie wiem jak... O sorry, bo to jest... Czekaj, co ja tu kupiłem? 8600. A tutaj mamy 4080. No to sorry, ale coś tutaj mi się nie zgadza. Czemu ja mam wymieniać kartę jakąś lepszą na gorszą? Co się dzieje? I w ogóle to chyba reklamację złożę, bo mi sprzedali chyba cały komputer zamiast karty graficznej i to mi się tutaj nie zmieści. Ej, chociaż w sumie ty zmieści się. Mimo, znaczy no dobra, nie zmieści się na grubość, bo tu będzie już na podłodze leżała. Ej, ale teoretycznie to zdjąć, wsadzić tu jakąś normalną płytę i kurde, niezły sleeper by był. Tylko co z chłodzeniem tego, to ja nie mam pojęcia. A to jest taki komputer, tak zwany retro, który sobie złożyłem, nie? Żeby sobie jakieś stare gierki odpalać z płyt, żeby mieć XP-ka, żeby wszystko na tym szło bez problemów. I na razie, jak widać, zainstalowałem... Jeszcze takie małe porównanie rozmiarowe. Mam tutaj trzy karty, to jest moja 1080 Ti i jest w stanie idealnym, będę chciał ją sprzedać niedługo, to muszę trochę zareklamować, nie? Jedyny minus to jest to, że brak tutaj dwóch zaślepek portów DisplayPort, tak, port DisplayPort, no ty, dwóch DisplayPortów zaślepek. Mimo tak, poza tym to jest w stanie ideolo. Tutaj mamy RTX-a 3070, którego teraz używałem przez chwilę, pożyczyłem od kumpla, bo moja 1080 sobie średnio radziła już przy streamowaniu niektórych gier, na przykład Rasta i ostatnio jeszcze wcześniej był Farming chyba 22, to jakieś takie zgryzy miało i były takie trochę ścinki na OBS-ie mimo streamowania niby, że tak powiem, prockiem. No i teraz tutaj mamy 4080. Szczerze mówiąc to myślałem, że będzie jeszcze większa. No nie jest aż taka gigantyczna, no jest większa, jest trochę wyższa, ale dramatu nie ma.
No dobra, trochę jest. Oczywiście jeszcze niektórzy zauważyli, że brakuje, znaczy może nie zauważyli, może mam na drugie ręce, brakuje mi takiej opaski uziemiającej, takiej wiecie, antyelektrostatycznej, coś tam, rękawiczki to może nie jest wszystko, pracując z takim sprzętem, w ogóle z komputerami i tak dalej, warto jednak zabezpieczyć się i sprzęt przed ewentualnymi przepięciami. Niektórzy sobie tam żartują, że he, mam na kostce, prawda, to nie widzicie, wszystkie takie wiecie, większe kanały, to ich tam stać na ewentualne straty, jak gdzieś tam iskierka przeskoczy, usmaży im kartę. Natomiast ja tutaj śpieszę wam pokazać, że ja rzeczywiście mam uziemienie na kostce. Jakby kogoś ciekawiło, to tak wygląda ta gorsza strona komputera po paru latach nieotwierania w ogóle. Nic tu nie czyściłem, nic tu nie odkurzałem. I teraz muszę gdzieś tam do zasilacza podłączyć jeszcze trzeci przewód. Pcie! To będzie śmieszny film. Dobra, są trzy wtyczki, jakoś się udało, z mniejszymi lub większymi problemami. Oczywiście film miał być na powiedzmy 5% postarania, więc nie chciałbym się statywu szukać, więc to teraz będzie z łapy wszystko, ale kartę nie wiem, czy wsadzę z łapy, zaraz zobaczymy, tylko muszę to jeszcze... Jeszcze dobrze by było zlokalizować na płycie głównej jakiś wolny header pod oświetlenie RGB. Tutaj jakiś jest, nie wiem, czy to... Tu, tam jest D LED, tam jest jeden, jest wolny. Ej! Ej, w sumie spoko, dali dwa kabelki, nie? To jest headerek RGB z pojedynczym kabelkiem, a tutaj drugi, też headerek RGB z podwójnym headerkiem, bo jeden do karty wchodzi, tutaj o, z tyłu, RGB do synchronizacji karty z płytą, bo można to zrobić albo kabelkiem, albo przez programik. Ja wolę kabelek, raz to ustawię i zapomnę, że to w ogóle jest podświetlane. Tu jest headerek pod wentylator ten dodatkowy, a podpórka ma swój pod RGB, także zaraz to wszystko się zrobi. Nie, to też jakoś inaczej, bo tutaj jest taki headerek na trzy piny, jakiś D-LED, czyli chyba cyfrowe, a obok jest taki na zwykłe, na analogowe RGB i to są różne piny, a ten się w ogóle wypuł, był, lech, nic nie widać. Tu se trzeba wykręcić, bo oczywiście karta jest tak sroga, że wymaga trzech, kurde, śledzi do zdjęcia, ale to nawet lepiej, bo są takie, które, te 4080, które wymagają dwóch, a na trzech to mnie się zdaje, że to się będzie lepiej trzymać. Wiecie co, rzeczywiście ta wtyczka, jak się podłącza do zasilania tej karty, to ona tak siedzi i tak nie bardzo chce już dalej, o, widzicie, jest taka szpara i ona tak... Siedzi bardzo lekko, nie? Że ten kontakt nie jest idealny. Ja tak nie bardzo chcę już dalej. Trzeba ją tak mocniej tam wcisnąć, żeby kliknęła. Miałem zrobić satysfakcjonujący peel-off, ale już urwałem wcześniej. To w ogóle na dole też ma magnes, także pogers. Bo tutaj jak sobie to wsadzę teraz, o, to nawet jak kompleży, to się... Widzicie? Wow. Tak, tutaj w ogóle pod spodem są dyski twarde, więc magnes to jest... Skończył mi się prąd w baterii do lampy i nie chce mi się szukać drugiej zapasowej, także... Skończył mi się prąd w baterii do tej lampy, także teraz będę świecił telefonem. Karta siedzi, zagrożenie pożarowe jest podłączone. Tutaj mamy ten wentylatorek dodatkowy, bo jak już był w zestawie, to czemu nie? Podpórka se stoi, chyba powinna być bardziej od przodu niż od boku, ale od przodu by mi tu wystawała... poza tę piwniczkę, także no tak teraz jest, to jest dobrze. Najwięcej mi problemu sprawił ten maciupki headerek od tego podświetlenia RGB do karty, ale już siedzi chyba w dobrą stronę, także odpalamy i zobaczymy, które najpierw rzeczy gasić. Ja i z tyłu sobie wsadziłem kartę i nie zdjąłem zaślepek portów DisplayPort. Zaś te porty DisplayPort. No nie zdjąłem tych zaślepek i teraz one są przytrzaśnięte tą taką poprzeczką w obudowie, więc muszę kartę wyciągnąć i jeszcze raz wszystko, ja pierdzielę. I skołowałem baterię jednak drugą, bo mamy tutaj pila do zrobienia. I uwaga, już sobie zacząłem, bo to tak ciasno się działo. Może oświetlenie jest słabe, ale za to zbyt mocne. W sensie, co? Bo jest, no, słabe w sensie jakościowo, bo jest za mocne i mi się nie chciało nawet ustawiać. Dobra, włączamy. Cyk, kurde, ale jasno. Monitory muszę jeszcze podłączyć, ale bajzer, ale syf, ale... Uwaga, włączam. To się kręci tutaj na górze, ale kurz, teraz lata, kurde. No, o, i nawet świeci, dobre, bo to właśnie miało takie być, wszystko na pomarańczowo. Podpóreczka świeci, tu się świeci, tu, też coś świeci, no.
ARGB i ustawiłem sztywno na pomarańczowy kolor i nara. A na monitorach... Na monitorach jest bardzo zabawna rozdzielczość, ale coś jest, także chyba będzie działać. No dobra, to jednak nie będzie takie łatwe jak myślałem. Coś nie działa. A to benchmark w Cyberpunku, wszystko już działa. Możliwe, że próbowałem zainstalować sterowniki pod Windowsa XP do tego starego 8600 GT na tamtym kompie. Te na Windowsa 10 zadziałały już lepiej. No, już jest obraz na wszystkich trzech monitorach i leci sobie benchmark w Cyberpunku. Jakbyście chcieli jakichś bardziej profesjonalnych benchmarków, ocen i tak dalej, no to wiecie, jest pełno kanałów, które się zajmują wyłącznie takimi lepszymi tematami, także to raczej tam polecam zajrzeć, a nie u mnie do gościa, który nagrywa benchmark z łapy, z aparatem, także... O, 71 FPS-ów, 74, no. Więcej i tak nie będzie, bo mówię, mam monitory 75-hercowe, rozdzielczość 2K i tak dalej, to tam, wiecie, w opisie są informacje. To by było na tyle, tutaj jest jeszcze, jakby ktoś chciał, takie są FPS-y, ustawienia są raczej takie, tak... Więc tego, DLSS, no jakość obrazu i tak dalej. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy się dołożyli, czy w donatach na streamie, czy w subach tam też na Twitchu i również oglądając po prostu streamy i filmy, tak jak właśnie ten. Także dziękuję, do widzenia, idę grać w OpenTTD. No dobra, jeszcze raz z wyłączoną synchronizacją pionową, bo to takie było, wiecie, 93,4 tutaj w tym miejscu. Widać grafika 96%, procesor 37, 11 giga RAM-u, karta graficzna pobiera prądów ilości tak 90 fpsów w tym miejscu, a tak wygląda zużycie procka w tej chwili, jakby ktoś chciał zobaczyć podział na rdzenie. Dramatu nie ma, ja myślę, że na razie procka to sobie mogę zostawić chyba jeszcze, nie? Ja wiem, że tam wszystkie te strony z bottleneckami mówią, że weź wymień zrób, ale jakoś, nie wiem, może być.